Witam Państwa bardzo serdecznie. Adam Onyszczuk, koordynator Młodzieżowych Mistrzostw Podkarpacia Futsalu Chłopców rocznika 2008. Dzisiaj przeprowadzimy losowanie drużyn, które zagrają właśnie w tych Mistrzostwach Podkarpacia rocznika 2008. Przypomnę, że Mistrzostwa odbędą się 6 grudnia w Tarnobrzegu na zaproszenie prezesa Siarki Tarnobrzeg, pana Dariusza Dziedzica. Może na początku powiem, jakie drużyny zgłosiły się. Siarka Tarnobrzeg jako gospodarz, Stal Rzeszów, SMS Rzeszów, APL Wiki Sanok, Legion Pilzno, Pogoń Sokół Lubaczów, Piłkarskie Nadzieje Mielec oraz Orlik Przemyśl. Jak Państwo widzicie, 8 drużyn zgłosiło się do Młodzieżowych Mistrzostw Podkarpacia. Przyjęliśmy zasadę, że podzielimy te drużyny na dwie grupy, po 4 drużyny i drużyny z miejsc czwartych zagrają o miejsce siódme, drużyny z miejsc trzecich zagrają o miejsce piąte, natomiast pierwsze dwie drużyny zagrają ze sobą półfinały i później mecz o trzecie miejsce i oczywiście mecz finałowy. Tak jak większość naszych imprez futsalowych, impreza rozpocznie się o godzinie 9, a mniej więcej planowane zakończenie jest około godziny 15:15. Więc teraz przejdę do losowania. Najpierw wylosuję do grupy A, drużynę A1. Orlik Przemyśl. Czyli w grupie A, A1 jest Orlik Przemyśl. Teraz do grupy B, jako B1. Siarka Tarnobrzeg. Czyli do grupy B1, gospodarz tej imprezy Siarka Tarnobrzeg. I teraz losuję do grupy A jako A2. Drużyna Stal Rzeszów. Następnie losuję do grupy B jako B2. Drużyna SMS Rzeszów. Do grupy A, A3 Legion Pilzno. Teraz losuję do grupy B, A3. Piłkarskie Nadzieje Mielec. No i jeszcze jedno losowanie do A4. AP Wiki Sanok. I została nam jedna drużyna do grupy B. Pogoń Sokół Lubaczów. Tak więc zakończyliśmy losowanie. Teraz przypomnę, jak to się kształtują następujące grupy. W grupie A Orlik Przemyśl, Stal Rzeszów, Legion Pilzno oraz AP Wiki Sanok. W grupie B Siarka Tarnobrzeg, SMS Rzeszów, Piłkarskie Nadzieje Mielec oraz Pogoń Sokół Lubaczów. Tak więc zakończyliśmy losowanie.
Wszystkich trenerów zawodników zapraszam na turniej finałowy. No i do zobaczenia na hali. Życzę wszystkim drużynom samych sukcesów. Dziękuję.